W tym filmie zapoznam Was z ideami, które stoją u podstaw całki Riemanna, no a które w pewnej formie, zwanej metodą wyczerpywania, były znane już w starożytności. Powiedzmy, że naszym celem jest obliczenie pola takiej figury, która z jednej strony jest ograniczona wykresem funkcji, no tutaj to jest parabola, konkretnie x kwadrat plus 1, dwoma pionowymi odcinkami x równe 1, x równe 3, no i osią poziomą, czyli to jest taka krzywoliniowa figura tutaj. No i chcielibyśmy obliczyć jej pole. No, w tym filmie nie obliczymy tego pola, ale zobaczymy, jak można z pewnym przybliżeniem je obliczyć. Czyli skonstruujemy tutaj takie figury, będą to prostokąty, które będą zawarte w tej figurze i suma ich pól to oczywiście będzie jakieś tam przybliżenie z dołu na tę powierzchnię, a również skonstruujemy drugie prostokąty i suma tych prostokątów, które będą zawierać w sobie tę figurę i wobec tego naturalne jest, że suma tych pól większych prostokątów to będzie takie ograniczenie górne. W ten sposób otrzymamy nasze pole tej figury no, z pewnym przybliżeniem, a także będziemy znali błąd, jaki popełniamy. Czyli zacznijmy od tego, że podzielimy nasz odcinek tutaj 1, 3 na 4 równe części. No i zaczniemy od, czyli skoro 4 równe, to będziemy tutaj mieli tak 1,5, potem jest to 2 i ostatnie to będzie 2,5. To są, czyli to będą nasze, no w tym będą nasze prostokąty, one wszystkie będą miały jeden bok równy, czyli ten bok nazwiemy delta x, długość tego poziomego boku. No i ponieważ są równe, to delta x to jest ile? No, podzieliliśmy ten odcinek o długości 3 minus 1, czyli 2 na 4 części, czyli delta x to jest 1 druga. No i teraz chcemy skonstruować te nasze prostokąty, no tak, żeby każdy z nich był zawarty w naszej figurze. No to naturalne jest tutaj wysokość pierwszego prostokąta wziąć jako wartość funkcji w tym punkcie i wtedy widzimy, że cały ten prostokąt jest zawarty w naszej figurze. Czyli to jest, jego wysokość jest f od 1. No, następny prostokąt to byśmy wzięli ten. Znowuż on jest zawarty w naszej figurze. Jego wysokość jest f od 3 drugie. Następny prostokąt to będzie ten. Prawda? On jest znowuż zawarty w naszej figurze. Jego wysokość jest f od 2. No i wreszcie ostatni to byłby ten prostokąt. I jego wysokość jest f od 5 drugich, 2,5. No i teraz widzimy, jak weźmiemy sumę tych pól czterech prostokątów, no to z pewnością ta suma nie będzie większa niż pole tej naszej figury, które chcemy obliczyć, czyli otrzymamy tę pewne dolne oszacowanie na tę pole. Oczywiście to nie jest dokładna wartość, dlatego że tutaj pomijamy, prawda, te fragmenty tutaj, na tych pól nie liczymy. No dobrze, ale przynajmniej z jakąś tam dokładnością to otrzyma. Czyli policzmy teraz, jakie są te pola, suma tych pól. Czyli to jest tak. No pierwszy prostokąt to ma tak. F od 1 delta x to jest jego pole, plus drugi prostokąt ma wysokość f od 3 drugie delta x. No kolejny ma f od 2, ten żółty, delta x pole. No i wreszcie ten pomarańczowy ma pole f od 5 drugich razy delta x, tak? Więc ja widzę, że delta x się powtarza, więc ja mogę od razu tutaj sobie delta x wyłączyć. No i tu mam sumę tych wartości, tak? F od 1 plus f od 3 drugie plus f od 2 i plus f od 5 drugich. Dobrze, no i teraz możemy to wszystko liczyć. Delta x jest 1 druga razy, no f od 1 to jest 1 do kwadratu plus 1, czyli 2. F od 3 drugie, no to jest 9 czwartych plus 1. Potem f od 2, no f od 2 to jest 2 do kwadratu plus 1, czyli 5. I f od 5 drugich to jest co? 5 drugich do kwadratu, czyli 25 czwartych plus 1. No dobrze, to teraz możemy to wszystko policzyć, czyli to jest tak 1 druga, no najpierw te całości, to jest 2 plus 1, 8 to jest 9, plus
9,25 to jest 34 czwarte, czyli to jest 9 razy 4, to jest 3, czyli to jest 1 druga, to jest 36 plus 34 czwarte, czyli 1 druga razy 70 czwartych, wobec tego to jest 35 czwartych, czyli 8 i 3 czwarte. No, w ten sposób mamy pewne przybliżenie. Oczywiście nasze pole jest na pewno większe niż 8 i 3 czwarte. Teraz zobaczmy, że jeżeli my weźmiemy podobne prostokąty, ale pierwszy prostokąt to będzie taki, tak? Drugi prostokąt to będzie taki, trzeci prostokąt weźmiemy ten i czwarty prostokąt to będzie ten prostokąt, weźmiemy tutaj, no to widzimy, że z kolei, jak policzymy sumę tych czterech pól prostokątów, to na pewno nasza figura wtedy jest zawarta, prawda? Zawarta w tych czterech w sumie tych czterech prostokątów, czyli to pole naszej figury będzie na pewno mniejsze niż suma tych pól. To policzmy teraz sumę tych pól, więc one mają to samo delta x, czyli będziemy mieli delta x, czyli 1 druga razy. No i czym się teraz różni? No różni się wysokościami, czyli tutaj mamy pierwszy, to jest f od 3 drugich wysokość. Następny jest f od 2. Następny jest f od 5 drugich. I ostatni jest f od 3. No i teraz możemy policzyć sumę tych pól, czyli to jest 1 druga. No f od 3 drugich to już liczyliśmy, prawda? F od 3 drugich to było tu, to jest 9 czwartych plus 1 plus f od 2 to jest po prostu 5 plus f od 5 drugich to też policzyliśmy, to było 25 czwartych plus 1 i f od 3 to jest 3 do kwadratu plus 1, czyli 10. Czyli to jest tak, 1 druga razy 1 plus 1, 6 plus 7 i 10 to jest 17 plus ponownie 34 czwarte, czyli to jest 1 druga. 4 razy 17 to jest 68 plus 34 czwarte. Przez 2 możemy podzielić od razu. To jest 34. 68 przez 2 to jest 34 plus 17 przez 4. Czyli 34 plus 17 to jest 51. 51 czwartych. Czyli 12 i 3 czwarte. Aha, czyli wiemy, że nasze pole pod parabolą jest nie większe niż 12 i 3 czwarte i na pewno nie mniejsze niż 8 i 3 czwarte. Czyli w ten sposób otrzymaliśmy pewne ograniczenie z dołu i z góry. Czyli wiemy, bo trzymaliśmy nasze pole z pewnym przybliżeniem. Prawda? No i teraz możemy się spodziewać, i rzeczywiście to jest idea całki Riemanna, że jeżeli będziemy dzielić na coraz drobniejsze sumy, to będziemy otrzymywać nasz wynik z coraz lepszym przybliżeniem, i te dwie sumy, tak zwana suma dolna i suma górna, będą się do siebie zbliżały. Ten przedział naszego błędu. Przedział błędu będzie się zacieśniał, no i jakoś w granicy otrzymamy dokładną wartość pola.